Co cię będzie kręcić w tym 2023? Na co ty stawiasz? Będzie kręcić mnie mój nowy pomysł zawodowy, ale jeszcze ci o nim nie powiem. Dobrze. Czy będziemy mogli go zobaczyć, czy to w tych właśnie innych obszarach? Będzie można go usłyszeć. Ale nie będę tam sama. Dobrze, dobrze. Więc to mnie kręci bardzo. Bardzo kręci mnie podróżowanie, bo mam w planach sporo podróży po Europie, nie zawodowych, ale chciałabym parę rzeczy zobaczyć. Bardzo, i to bardzo kręci mnie książka, którą zobowiązałam się napisać do końca tego roku. Nie wiem, czy się uda, bo mam bardzo dużo teraz zajęć. Nie spodziewałam się na przykład gry, kto to wie, więc pewnie przesunę premierę książki na przyszły rok. Więc kręci mnie bardzo dużo różnych rzeczy, ale ja uwielbiam robić nowe rzeczy i uwielbiam się uczyć. I jak słyszę, że ktoś mówi, oj, jestem za stara, żeby się tego nauczyć, nie mogę, to myślę sobie, popatrz kur na mnie i będziesz wiedział, kto jest stary. Dopóki się uczymy, dopóki się rozwijamy, mózg się nie starzeje, wtedy będziemy żyć. Henry Ford mówił, że kto się uczy, ma 10, 15, 20, 50 lat, ten jest wiecznie młody. Będę jak Lenin, zobaczycie. Będę leżeć, ale jeszcze się będę uczyć. Więc, bo wiek to tylko liczba? Tylko liczba i w głowie. Oczywiście są tu boli w krzyżu, tu w dupie strzyka. To wiadomo, że tak jest. Natomiast, jak mówię, to jest ważne, co tu i chęć do życia i do robienia nowych rzeczy, a mnie to kręci. Ja chcę jeszcze, chcę więcej. I nie mówię tu o telewizji, chcę po prostu więcej innych rzeczy zobaczyć i poznać. No a teraz najbardziej kręci mnie, szczerze powiedziawszy, poza kto to wie i trochę martwię się, jak to wszystko będzie i jak się to spodoba, to, co będę robiła z tym tajemniczym nieznajomym. Myślę, że to już żałuję, że nie spotykamy się na, nie wiem, miesiąc, dwa myślimy, później. Że też czymś zaskoczymy ludzi, którzy nas czy mnie znają. Myślę, że tego się na pewno nie spodziewali. Czy ty w tych wszystkich planach swoich, tygodniowych, rocznych, bo pewnie ten kalendarz jest zapełniony do przodu, stawiasz też jakiś priorytet na rodzinę, na swój wolny czas, na to, żeby kręcił cię mąż, który cię dzisiaj tutaj przywiózł i poznał? Mąż mnie kręci, mąż jest super, syn mnie kręci i bez niego nie żyję, w ogóle nie mam powietrza, to jest treść mojego życia, więc ja umiem zrównoważyć ten czas między pracą a rodziną. Są rzeczy święte, są wyłączone telefony, tam są takie możliwości, żeby je wyłączyć. I nie umrę, świat się nie zawali, chociaż oczywiście prawym okiem będę kontrolować TVN24, czy świat się nie zmienił. No to jest część pracy dziennikarskiej. Natomiast my poświęcamy sobie czas, my jesteśmy sobie bliscy. My często, ogromnie często się kontaktujemy w ciągu dnia, żeby sobie opowiedzieć o tym, co się u nas wydarzyło. My uwielbiamy wspólne weekendy, uwielbiamy wspólne wyjazdy. Nie mogłabym sobie odmówić czegoś, co jest moją ostoją, moją bazą, moim życiem tak naprawdę najważniejsze, bo praca jest tylko dodatkiem do mojego życia rodzinnego. A jak to się robi, żeby z 30-letnim synem mieć o czym rozmawiać i tak być blisko? Rozmawiać z nim od zero. Zawsze rozmawialiśmy, niezależnie od tego, w jakim był wieku. Zawsze gadaliśmy i słuchaliśmy, co miał nam do powiedzenia, więc trzeba rozmawiać i umieć słuchać. Ja podążałam za moim synem, kiedy miał różne wybory sportowe. Człowieku, ile on sportów uprawiał. Dobrze, próbował. Kiedy wpadł w szał i komiksy amerykańskie z lat 50. i 60. stały się jego pasją, to były też moją. Kiedy słuchał dziwnej muzyki i grał na perkusji, która nie ma, wydaje dźwięku, też mi się to podobało. W każdym etapie życia byłam razem z nim w jego świecie. Jeśli my przychodzimy do domu i pytamy tego dziecko, co słychać w szkole, dobrze? No dobrze. I każdy do swojego pokoju. To nigdy nie będzie tematu do rozmowy. My razem idziemy, szliśmy na koncert Rolling Stonesów. Okej. I zajmowaliśmy tam miejsce, razem darliśmy mordę i żeśmy tańczyli. Mimo, że to jest dorosły syn, to wie, że to jest nasze wspólne przeżycie. Myśmy mu pokazali kiedyś Rolling Stonesów, Kissów i parę innych rzeczy, które są po drodze, a on nas zabierał na koncerty Mazolewskiego. I my razem wspólnie z jego przyjaciółmi w jego wieku chodziliśmy na te koncerty, zajmując pierwszy rząd i robiąc klakę Wojtkowi, więc tak po moim zdaniem powinno być. Czy on ma jakieś takie prośby i mówi, mamo, ale w tym twoim medialnym świecie postaw gdzieś granicę, jeżeli chodzi o moją osobę? Nie. Znaczy, okładek nie będzie. Okładek nie będzie. Raz żeśmy tak powiedzieli i to myślę, że to jest jedyna zobowiązująca rozmowa. A nie jestem osobą, którą trzeba dolepiać do Doroty Wellman i już.